Pytanie. Czy jeśli dusza jest w depozycie, a kontraktor nie wywiązuje się z umów, czy kryształ duszy może zostać podzielony i wcielony do wielu istot w różnych wymiarach? Jeżeli, cudzysłowiowo, może tak, to nie tyle dusza się znajduje w depozycie, co prawo duszy do decydowania o sobie, czyli ten kryształ duszy. I teraz ten kryształ duszy powoduje, że zasadniczo ktoś podejmuje za ciebie decyzję o tym, w co się wcielasz. Więc w czysto teoretycznym założeniu jest możliwe, że może wymusić więcej niż jedno wcielenie jednorazowo w różnych formach. I to jest możliwe w czysto teoretycznym zakresie. Natomiast w praktyce zazwyczaj oznacza to, że ktoś wybiera ci ścieżki kilku kolejnych po kolei następujących wcieleń. Nie mogę natomiast wykluczyć, ze względu na to, że nie jestem w stanie tego ani fizycznie w stanie sprawdzić, ani nie jestem w stanie jednoznacznie powiedzieć, że tak jest, czy tak nie jest, rozstrzygająco, żeby to było, nie wiem, nie mogę tego uargumentować silniej niż po prostu wnioskami wynikającymi z wiedzy, którą posiadam, to nie mogę powiedzieć, czy przypadkiem nie jest tak, że te kilka wcieleń, o których ktoś decyduje, nie odbywa się równocześnie. Bo wielokrotnie tłumaczyłem to, że czas jako taki nie jest prawdziwym pojęciem, a dokładnie to, jak my odbieramy czas, czyli desygnowanie czasu liniowego płynącego od punktu A cały czas w jedną stronę i postrzeganie czegoś jako przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, jest tylko i wyłącznie naszą ludzką perspektywą, której dusza nie podlega. I teraz moim zdaniem, znaczy wedle mojej wiedzy, nie tyle moim zdaniem, co wedle mojej wiedzy, wedle tego wszystkiego, na co się natknąłem, co czytałem i z czym się, i co wynika z wiedzy religijnej, wiedzy mitologicznej, to nasza dusza może przebywać, wcielać się w kilka wcieleń naraz. Natomiast faktem jest, że te wcielenia zazwyczaj żyją w różnych, cudzysłowo, czasach. Czyli w różnych okresach historycznych. Czyli tutaj to, co my odbieramy jako doświadczenia duszy z, powiedzmy, z 1200 roku albo z 3 wieku naszej ery lub 5 wieku przed naszą erą, to może się dziać dla tego wcielenia w tym samym czasie, w którym my jesteśmy tutaj. Nasze pojmowanie czasu jest tutaj zaburzeniem dla zrozumienia tego, z czym mamy do czynienia.